radio@lublin.pl. Państwo do mnie mailują w różnych sprawach, już nawet uprzedzając nasze konkursowe zadania czy zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, biletów i książek do zdobycia. Za wszystkie dziękuję, także te od stałych słuchaczy. Cieszę się, że także w wakacje są Państwo razem z nami, razem z Radiem Lublin. I tak informuję, że pani Agata zdobywa dwuosobowe zaproszenie na projekcję filmu Intruz w najbliższy piątek w kinie CSK w Lublinie. Pani Agata pisze, że akurat 30 lipca przypadają jej 40 urodziny. Pani Agato, to ja już teraz składam pani najserdeczniejsze życzenia. Mam nadzieję, że świętować będzie pani co najmniej przez cały weekend. Ale właśnie, mam jeszcze kolejne bilety, tym razem nie do kina, ale na naprawdę ciekawe kulturalnie wydarzenie. Kabaret Hrabi. Z pewnością kojarzą państwo. Kabaret Hrabi, Czesław Jakubiec, oni razem w programie Ariaci pojawią się już jutro wieczorem w Chełmie, a dokładnie w amfiteatrze Kumowa Dolina. Pogoda ma być doskonała, humory państwo też powinni mieć doskonałe już przed kabaretem, a po występie to z pewnością będą idealne. Kabaret Hrabi, Czesław Jakubiec, jutro wieczorem w Chełmie, w amfiteatrze w Kumowej Dolinie, a ja mam dla państwa dwuosobowe zaproszenia. Proszę więc mailować drugapołowadnia@lublin.pl. No ja bardzo jestem ciekawa, czy będzie podczas tego występu więcej słowa, czy więcej śpiewu, bo przecież Czesław Jakubiec to nie tylko komik, to także śpiewak, śpiewak operowy, więc łączy te dwa światy, muzyczny i komediowy. No a Kabaret Hrabi, esencja purnonsensowego dowcipu, to jest chyba jedyny kabaret, który do dziś kupuje w całości. Kabaret Hrabi wystąpi więc razem z Czesławem Jakubcem, przypomnę, jutro w Kumowej Dolinie. Dwuosobowe zaproszenia mam do oddania. Proszę więc mailować drugapołowadnia@lublin.pl. Reklama. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie od 2015 roku wdraża program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Wsparciem objęto ponad 50 tysięcy osób młodych z terenu województwa lubelskiego, z których 16 tysięcy uzyskało kompetencje lub kwalifikacje. Blisko 28 tysięcy osób zdobyło zatrudnienie, w tym ponad 4 tysiące dzięki dotacjom. Rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zosiu, ten nasz sąsiad jakiś odmieniony. A tak, dowiedział się, że kopciuchy stają się nielegalne. Naprawdę? Wymienił stary piec na pompę ciepła z programu Czyste Powietrze. Otrzymał aż 37 tysięcy złotych. Spryciarz. Teraz zakłada fotowoltaikę. Prąd i ogrzewanie będzie miał za darmo. Zośka, dowiedz się, jaka firma to oferuje. Termomodernizacja Polska. To tam załatwił kolejne 5 tysięcy złotych dopłaty do fotowoltaiki. Sprawdź na stronie alegrzanie.pl lub zadzwoń 81 440 24 44. Pamiętaj, alegrzanie.pl. Po reklamie.